W minioną środę w hotelu Versant w Dzierżoniowie na zaproszenie posłanki Haliny Szymiec-Raczyńskiej odbyło się spotkanie dotyczące nowych możliwości i zmian w ustawie dotyczącej energetyki odnawialnej. Polska była zobligowana do 2009 roku podpisać pewne dyrektywy unijne odnośnie energii odnawialnej. No, minął grudzień 2010, nic, do tej pory nic się nie działo i kilkanaście dni temu głosami w zasadzie posłów PSL-u udało się przegłosować tak zwaną poprawkę prosumencką, czyli że, i tak mówiąc prostymi słowami, że gospodarstwa przydomowe, które będą chciały, będą mogły produkować energię odnawialną, czy to z fotowoltaiki, czy z paneli słonecznych, czy z energii wiatrowej. Oczywiście będzie to ograniczone, będzie to od 3 do 10 kWh. I ta energia, która będzie musiała być odbierana przez zakłady energetyczne, będzie przez 15 lat miała stałą cenę. Także jest to nie tylko ochrona środowiska, jest to nie tylko to, że powstaną nowe miejsca pracy, że ludzie będą mogli sami produkować i zarabiać, czyli oszczędzać na swojej energii albo zarabiać poprzez sprzedawanie, to również szalenie ważną rzeczą jest to, że poprzez tą energię odnawialną, którą według zaleceń Unii do 2020 roku mamy mieć około 15% całości energii, będzie można utrzymać na stałym poziomie tą energię w ogóle, którą jest dostarczana do naszych domów. Także to spotkanie było spotkaniem i z biznesem, i z samorządowcami. Samorządowcy byli bardzo zainteresowani wejściem w tą energię prosumencką, w tworzenie farm energii OZE, bo rzeczywiście no, koszty są olbrzymie, jeśli chodzi o miasto Dzierżoniów, czy inne miasta, czy gminy, gdzie i urzędy, i ulice, i szkoły, i szpitale, to są setki tysięcy złotych w skali roku, a jeżeli można coś zaoszczędzić, to te pieniądze możemy przeznaczyć gdzie indziej. Także nasi samorządowcy byli bardzo zainteresowani tematem i tym spotkaniem. Miejmy nadzieję, że wprowadzone poprawki do ustawy dotyczącej energetyki odnawialnej uaktywnią ten sektor gospodarczy i przyczynią się do zwiększenia produkcji tak zwanej zielonej energii.